Witam moich drogich widzów! Już w kolejnym odcinku, moi drodzy, jak widzicie, regularność nie popłaca, czy popłaca, oczywiście, co dwa dni odcinek, witam serdecznie w kolejnym filmie, przyjacielu, a w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać różne sekretne pokoje, sekretne miejscówki lub jakieś designy, które są również sekretne, na przykład mamy stolik, w którym jest wszystko. Także dzisiaj różnorodnie, powiem wam różnorodnie. Moi drodzy, przede wszystkim, ja już łapki nie chcę prosić, ale o subskrypcję zawsze będę, moi drodzy, bo chcę wbić 700 tysięcy widzów, naprawdę mega mi na tym zależy. I chcę cisnąć jak najszybciej, moi drodzy, po milion, bo to jest moje marzenie największe w sumie, jakie mam teraz. Także, moi drodzy, pomóżcie mi je spełnić i subskrybujcie kanał, jeżeli wam się przede wszystkim filmy podobają. A jak będzie latko, no to chciałbym też powrócić do takich vlogasków i tak dalej. Moi drodzy, no chyba tyle. Ja was zapraszam serdecznie do oglądania. No, zapraszam. Rozpoczynamy, moi drodzy, mamy tutaj właśnie stolik, o którym wam mówiłem, w którym jest wszystko. W którym jest wszystko, czyli tak mam wrażenie, że jakby te kostki, wszystkie takie prostokąciki, kwadraty mają coś. Szachy na stoliczku mamy, prawda? Fajnie, lampka, gdzie tu jest lampka? Co się dzieje z tym stołem? W tym stole jest wszystko. Co jest grane? Patrz, nawet odwrócisz i ale sztynks, jaka ładna lampeczka. Pa, wino nawet mamy w taki. Co się tutaj dzieje w tym stole? Oczywiście kieliszki, no muszą, jak już jest wino, to kieliszek też. Chipsy, tutaj mamy jakieś książki, segregatory. Tutaj mamy jakiś coś do kawy. To jakiś śmietnik. Tu jest wszystko. Woda, przede wszystkim woda, moi drodzy, woda musi być, bo nie ma życia bez wody. Tutaj mamy kawę oczywiście, no tak, kawkę sobie robi chłop. Młynek do kawy. Co jest grane z tym stołem, moi drodzy? Napiszcie, czy macie również jakiś stół, który ma dużo funkcji. No mój ma takie, że można coś położyć na przykład na nim lub coś wylać na niego, to są jego funkcje. Ale co tu jest, kuchenka jakaś, co jest? Co się tutaj dzieje? No i sobie grzeje wodę, przede wszystkim sobie grzeje wodę. Coś tam śmietnik jest. Gaśnica w stole? Po jakiego grzyba? Aha, bo może się oczywiście coś spalić. Przede wszystkim bezpieczeństwo najważniejsze. Tutaj mamy jakieś kubeczki, filiżaneczki, brązowy cukier, bo zdrowy. Fajnie, to jest wszystko. Okej, lecimy dalej, moi drodzy. Jakieś magiczne pudełeczko. Magiczne pudełeczko, co w magicznym pudełeczku się może znajdować? Okej. Nie znam, jakieś się rozkłada na razie, okej. Magiczne pudełko. Co? Co się tutaj dzieje? Magiczne pudełko? Na razie się rozkłada. Nic więcej się nie dzieje tak naprawdę. Okej, wyjął. Wyjął to i... Aha, i to jest taki jakby... To jest pudełko, które ma taki kod jakby. Takie mam wrażenie, nie? Okej, tutaj mamy... kolejną rzecz, która ma jakiś kod? Aha, że tylko w taki sposób można otworzyć tą księgę. To wygląda jak taka księga jakiegoś Harry Pottera. Ale fajne zabezpieczenie, nie? O, ale sztos, to może być dobre. Aha, i tą kulką trzeba dotrzeć tam, do samego środka. No nie gadaj, że to będzie tak działać. Okej. Ta kulka sama tam weszła, pa. Ale sztos, pa. Jakby na magnes to było, nie? Mam wrażenie, dobra. I kulka leci dalej. Nie, no zarąbiste to jest. I leci dalej, tutaj. Pa, zaraz będzie. I co się otworzy? To jest chyba też pudełeczko, tak? To jest pudełko, które... Aha, ono się coraz bardziej otwierało w ogóle. Nie zwróciłem na to uwagi. Czym bardziej on był bliżej, to pudełko coraz bardziej się otwierało. Ale zarąbisty mechanizm. O, ale to w ogóle było osobno. Ale schiza. O, jest pudełko. Mega dobre, znaczy zabezpieczenie. W sumie to każdy by mógł zrobić, nie? Ale fajna zabawka. Można już tak powiedzieć. To było nawet w ostatnich, moi drodzy, sekretnych pokojach. Czy to jest bardziej, patrzcie, cały telewizor. Fajnie... Fajnie ciężka. I to automatycznie się robi przede wszystkim, nie? Jest wszystko automat. I mamy, moi drodzy... Aha, to się zmienia, to się odwraca. Jezu, to jak w Indiana Jones była taka scena z... Gdzie był kominek i nagle... A nieważne. Kto oglądał Indiana Jones, to wie o co chodzi. Mi się tylko z tym kojarzy. Tu mamy taki barek nagle, no. Zarąbiste. Z telewizorka, moi drodzy, zrobił się barek. Imprezki oczywiście, imprezka. No jest fajnie. Dobra, i kolejny... O! To jest jakieś biuro jakby, okej, daję sobie biurko tak jakby do góry. I tutaj łóżko, łóżko ma pod biurkiem. Widzicie, wystarczy, jeszcze kibel mu brakuje tylko obok i bym nie musiał wstawać ze stołka. Fajnie, nie? Brakuje tylko toalety, zarąbiste. Bilardy? Czy to jest stół, który, o nie, to jest zwykły stół i potem się odwraca w bilarda. Jezu, ja chcę taki stół, naprawdę. Jaki piękny, ej, ja mam pierdziele, ja mam... Szczerze? Mam ochotę kupić taki stół, naprawdę.
Nie, no mam taką ochotę taki stół teraz kupić. Dlaczego? Przecież to jest świetne. Tylko mam wrażenie, że ten stół jest za nisko. Nie wiem, dlaczego mam takie wrażenie. Ten stół jest za nisko. Jest taki... On by musiał... No, znaczy chociaż nie, no chyba jest okej w sumie. Ale ja... Ej, po tym filmie, moi drodzy, z ręką na sercu znajduję takie coś na necie i podmyślę nad tym, tylko no mnie w pokoju to się raczej nie zmieści, ale może się zmieni w salonie taki stół. Zarąbiste to jest, naprawdę mega mi się podoba. Okej, okay. Tutaj mamy malowanie na razie ściany, no, żaden sekretny pokój to nie jest, jakaś listwa. Okej, okay, no nie wiem, o co chodzi na razie, ale dobra, no pani nakleja listwy. Dobra, zrobiła takie jakby drzwi. O, to są jakieś fejkowe książki, moi drodzy. Fejkowe takie zakładki książki. Okładki bardziej. Okej. Tylko o co tu będzie chodzić? O co? Jestem ciekaw. No to będzie jakiś pewnie sekretny pokój, tak obstawiam. Tylko że tu jest pokazane, jak ta pani robi ten sekretny pokój, także to jest też mega fajne. Dokleja te książki wszystkie. Co, jak to się będzie otwierać? Ale to jest skizowe w ogóle, bo to widać, że to są tylko okładki. To z daleka wygląda ok, nie? Nie, no w sumie wygląda spoko. W miarę fajnie to wygląda, no. Fajny pomysł. I fajny... Nie, dobra, no. Drzwi są fajne. I też są na mechanizm, nie? Okej, tutaj kolejne pewnie... Może nie sekretny pokój, łóżko. Tak, to jest łóżko. To już widać po obudowie. Fajnie się ta szafka... To wygląda... Szczerze to wygląda jak szafka zwykła z Ikei. Która też ma takie coś. No szafka z Ikei, moi drodzy. Prezentacja szafki z Ikei, która ma łóżko w środku. Takie łóżko mi się kojarzy tylko ze Stanami, nie? Bo te łóżka... Dużo chyba osób w Stanach właśnie ma takie łóżka rozkładane z szafy, mam wrażenie. Chociaż to jest fajne, bo to oszczędzasz miejsce, nie? Idziesz spać, składasz i nie ma łóżka, jest tylko szafa. Także to jest też fajne zapotrzebowanie miejscowe, jakby to można nazwać. Jak ktoś ma mały pokój, to w sumie takie łóżko to jest naprawdę dobry pomysł. Także jeżeli macie mały pokój i was denerwuje mało miejsca, to poproście mamy o taką szafę, kurde, i... Fajne! Prezentacja szafy z Ikei. Śmieszne, ale nawet ta szafa też nie wygląda źle, nie? To jest kolejna szafa. Czy to jest kolejne łóżko? Kurde, ale to już jest taki fest mechanizm. To się on nawet miał biurko pod tym, nie? Też zarąbiste. Tak jak mówię... Co on klepał? On klepał w deskę i zmieniało się światło. Ach, ta technologia, moi drodzy, dzisiejsza. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym filmie nie będzie tylko tajnych, prawda, jakichś pokoi, czy co, jakichś tajnych tych, tylko też będą różne właśnie takie meble dziwne. Właśnie też w sumie schowane, nie? Opatrzcie. I z tego mebla na przykład telewizor wychodzi. Świetne. W ogóle to jest ten sam chłop, który prezentuje to wszystko. Chcecie mieć cały dom w takich meblach? Z takich wysuwanych? Cały dom z wysuwanych mebli. Przecież to jest piękne. Wszędzie mechanizmy. Gorzej jakby się coś zepsuło, nie? No to potem jest ciężko. Potem się telewizor nie wysunie i sobie nie pooglądasz w jakiś dzień. Okej, okay, tutaj... Jakiś gościu coś zaznacza na ścianie? Nie, może on też będzie pokazywał, jak robi jakiś tajny pokój. Tak! On robi dziurę nawet. I lustro tam daje. Aha, co się tu będzie działo? To będzie jakiś tajny ten... Tajny schowek, obstawiam. Na stówę, mhm. To jest tajny schowek w lustrze. Musiał zrobić taką tą dziurę. Nawet. Chociaż? Nie, no tak, to jest tajny schowek, dobra. Ale zarąbiste, nie? Jak ktoś, kurde, przechowujesz. Najpierw się, o właśnie, chciałem się was zapytać. Czy wy macie jakiś sekretny pokój albo sekretne miejsce w domu? Nie musicie opisywać, jakie to jest przede wszystkim, nie? Ale po prostu, czy macie jakieś takie miejsce? Ja nie wiem w sumie. To jak tak pomyślę, to chyba nie mam. To naprawdę, mieszkam w domu, ale chyba nie ma takiego... typowego sekretnego miejsca. Także no, napiszcie, czy wy macie w mieszkaniu albo w domu, gdzie tam mieszkacie. No i tak jak mówiłem, to jest tajny schowek. No broń w ogóle, nie? Ale to w Stanach będzie dobre, no w Polsce nie można mieć broni. Okej, tutaj będą jakieś co tajne drzwi prawdopodobnie, tylko że to jest jakaś po prostu prezentacja prawdopodobnie. Pokazane, jak robi się to. Okej, założył te drzwi już. Tutaj listwy dokładnie, żeby to ładnie wyglądało. Tylko jaki... No zwykłe drzwi to są, nie? Dlatego nie wiem, jaki jest myk w tym. Chociaż nie, to jest półka. Faktycznie, to jest półka. No to jest pokazane po prostu, jak zrobić takie drzwi.
Zamiast drzwi mieć półkę, to jest w sumie fajne. Czy to będzie... Nie, to będzie schodzić na dół, na 200... Jaki sztos. Tak jest, takie coś jest zarąbiste. I naprawdę, i wjeżdżasz do po ten... Jakie epickie, nie? Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że przede wszystkim wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej, przede wszystkim, no nie, nawet łapki, to no, oczywiście, że to pokazuje, że chcecie więcej, ale subskrypcje, moi drodzy, mi również już dużo mówią, dlatego dziękuję za każde subskrypcje. Tyle, moi drodzy. No nic, chyba się żegnamy, nie? Kurde, nie chcę się z wami żegnać, widzowie. Fajnie mi się z wami gada i tak dalej. Fajnie mi się nagrywa te filmy, także trzymajcie się. Tyle, no, wbijajcie oczywiście na gamingowy kanał, też jest tam więcej mnie, również mam Gaming Plus, także, o, dużo. Siemano!